potrzebę można uzyskać poradę. Są stacje sanitarno-epidemiologiczne nadal w Polsce, z których też możemy korzystać. No niestety prezerwatywy i zabezpieczenia musimy w własnym zakresie zakupić, bo nie ma ogólnopolskiego programu rozdawnictwa tego typu metody barierowych, a bardzo szkoda i ubolewam nad tym i nieraz już o tym mówiłam w tej audycji. Dbajmy o nasze zdrowie, o zdrowie naszych partnerów, o to, żeby ten seks był jak najlepszy i jak najbezpieczniejszy. Ja już Państwu dziękuję za dzisiejszą audycję. Dziękuję również Annie Sadowskiej, edukatorce seksualnej, za wizytę w studiu. Dziękuję Państwu, dziękuję. Zapraszam Państwa na informacje Radio Tok FM. My słyszymy się w niedzielę za tydzień. Dobrej nocy, Anka Krzywacz. Dobry seks. Całej audycji wysłuchasz w aplikacji mobilnej Tok FM oraz w archiwum na stronie tokfm.pl/audycje. Co się zbli, idę odnaleźć dom.